Dla wielu z nas małżeństwo jest źródłem radości, ponieważ stanowi uświetnienie romansu dwojga ludzi i obietnicy wzajemnej miłości, troski i wsparcia. Jednak w Bułgarii istnieje stara tradycja, która tłumi wolność i magię związku wielu młodych kobiet. Zostańcie z nami, bo powiemy Wam o kontrowersyjnym rynku żon. Każdej wiosny członkowie cygańskiego klanu Roma Kalaci organizują wielkie wydarzenie w bułgarskim mieście Stara Zagora. Odbywają się tam targi, które przypominają średniowieczne zwyczaje, czyli rynek żon. Dziewczęta, głównie dziewicze nastolatki, kupowane są przez osobę oferującą najwyższą cenę i to ich rodzice ostatecznie podejmują decyzję o losie córek. Klan Kalachci jest cygańską społecznością liczącą około 18 tysięcy osób żyjących w różnych wioskach Bułgarii. Ten naród romski jest jednym z najbiedniejszych w regionie, ponieważ postęp cywilizacyjny uniemożliwił im kontynuowanie zarobku na produkcji i naprawie miedzianych kotłów. Chińskie tanie produkcje przełamały już i tak kruchą ich gospodarkę i obecnie jedynie zyski ekonomiczne, jakie uzyskują w ciągu roku, przynoszą związki małżeńskie pomiędzy członkami ich nacji, a w dokładnie sprzedaż młodych dziewcząt. Suworowe zasady obowiązujące w tym mieście oraz szacunek do wiekowej tradycji powodują, że każdej wiosny około 2000 osób gromadzi się w Starej Zagorze, aby wziąć udział w corocznym targu ślubnym, który jest niemalże świętem. Prawdziwymi bohaterkami tych dni, które odbywają się w okolicach świąt, są oczywiście panny młode. Dorastające dziewczęta, które w większości od maleńkości przygotowywane są do małżeństwa i że będą sprzedane jak każde inne dobro. Dlatego ich rodzice zabierają je ze szkół, gdy tylko dostają pierwsze miesiączki pod pretekstem, że mogą zostać porwane przez ukochanych. Wydaje się jednak, że jest to wymówka rodzinna, która ma zapobiec kontaktom dziewcząt z mężczyznami lub ucieczkom, które okryłyby rodzinę hańbą. Ponadto matki uczą swoje córki przede wszystkim wykonywania obowiązków domowych, ponieważ w przyszłości będą musiały zaspokajać potrzeby swoich mężów. Zwykle rodziny Kalaci wydają za mąż dziewczęta w wieku między 14 a 20 lat, które natychmiast muszą poświęcić się roli gospodyni i matki. Te dziewczyny, które nie znają żadnej innej rzeczywistości, zawsze wyglądają na bardzo podekscytowane pomysłem poznania męża, nawet jeśli rozumieją, że nie będą miały głosu w dokonaniu wyboru. Dzień targów również wydaje się bardzo radosny. Tłum ludzi, muzyka, zaimprowizowany klub pozwalający młodym ludziom poznać się i przypatrzeć sobie. Choć wiele dziewcząt jest za młodych na ślub, większość nosi wysokie obcasy, błyszczącą biżuterię i kolorowy, wyrazisty makijaż. Ubrane są również w jaskrawe sukienki, w przeciwieństwie do chłopców, którzy zwykle noszą dżinsy, skórzane kurtki i złote łańcuchy. Jedną z form poznania jest wspólny taniec. Wtedy dwie osoby mogą zbliżyć się do siebie, czasem wyciągnąć rękę i uścisnąć sobie dłoń lub zamienić kilka słów, ale zawsze w świadomości, że ich rodzice obserwują w pobliżu. Oprócz corocznej ceremonii, młodzi ludzie często znają się z sieci społecznościowych, jedynej przestrzeni, dzięki której mogą wiedzieć, z kim będą mieli do czynienia na targu. Jeśli dziewczyna i chłopak podobają się sobie lub też nie, rodzice rozpoczynają serię negocjacji, określają cenę należną rodzinie panny młodej. Koszt zakupu żony wynosi zwykle od 2800 do 5500 dolarów, choć w ostatnich latach ceny spadły z powodu dużego bezrobocia narodu. W każdym razie istnieje kilka czynników, które podnoszą lub obniżają cenę młodej kobiety. Na przykład jeśli ma wielu zalotników i jest ładna, rodzice mogą prosić o kilka tysięcy dolarów więcej. To taka aukcja. Ponadto jeśli dziewczyna nie jest dziewicą, jej wartość znacznie spada. W przyszłości, kiedy ustalono warunki, nastolatka nie mogła odmówić. Dziś mówi się, że rodzice pozwalają córkom w podejmowaniu decyzji. I choć targi odbywają się co rok, ich znaczenie też słabnie, ponieważ młodzi ludzie dysponujący mediami społecznościowymi, gdzie mają wgląd na zachodni świat, coraz częściej nie zgadzają się, aby ich rodzice decydowali o ich przeznaczeniu. A wy jak ciekawcy, znaliście historię cygańskiego rynku ślubnego? Napiszcie, co sądzicie o tym w komentarzach i obejrzyjcie nasze inne filmy. Pamiętajcie, by zostawić lajka i suba oraz polećcie nasz kanał znajomym. Do usłyszenia!